razie witam Państwa na konferencji prasowej. Moje nazwisko Michał Jaśniewicz. Głównym bohaterem naszej dzisiejszej konferencji jest tutaj siedzący obok mnie ćwierćfinalista juniorskiego Australian Open w Devlu, Piotr Matuszewski, którego serdecznie witam. Witam również ojca, trenera, a zarazem szefa wyszkolenia sekcji tenisowej KKS-u, Tomka Matuszewskiego. Witam członka zarządu Karskiego Klubu Sportowego do spraw właśnie sekcji tenisa Jacka Pietrzaka oraz witam kierownika sekcji Tomka Kraczyńskiego. Nim przejdziemy już do samej konferencji i oddam głos Państwu Piotrkowi, chciałbym prosić o kilka słów ze strony Jacka Pietrzaka. Ja chciałbym powiedzieć, że dzisiejsze spotkanie oczywiście, tak jak Piotr powiedział, jest zorganizowane głównie po to, żeby przedstawić Piotrka sylwetkę, a przede wszystkim jego sukcesy w tym debiucie wielkoszlemowym w Australii. Ze strony klubu oczywiście chcemy oficjalnie pogratulować Piotrkowi tak dobrego występu. Przy okazji na pewno będziemy chcieli przekazać kilka informacji na temat nowo powstałej sekcji i naszych najbliższych planów, najbliższych, a także długofalowych celów sekcji. Dobrze, to może w takim razie przejdźmy do meritum dzisiejszej konferencji. To zanim pytania, to może po prostu Piotrek krótko ocenić występ Australian Open, swoje doświadczenia. Jak było, jak ta droga do ćwierćfinału wyglądała? Na pewno to było niesamowite przeżycie, w ogóle zagrać w Australian Open. Ogólnie się cieszę z moich wyników, ćwierćfinał Devla i druga runda singla, to jak dla mnie to dość spory sukces. No niestety nie udało się zajść dalej, no ale się cieszę z tego ćwierćfinału. Dodajmy, że półfinał było krok, bo to tylko super tiebreak, co no Devlu to tak naprawdę dosłownie 2-3 piłki zadecydowały o tym, że tego półfinału nie było. No tak. W pierwszym secie mieliśmy piłkę setową, no i niestety nie udało się wygrać tego seta. W drugim już zaczęliśmy grać lepiej i go wygraliśmy, a super tiebreak to trochę loteria. Nie udało się wygrać 2-3 piłek, no i niestety go przegraliśmy. A które spotkanie takie najbardziej wartościowe dla Ciebie było? Przecież był też pojedynek singlowy, który mecz taki najbardziej dla Ciebie wartościowy stan? No na pewno debiut w Wielkim Szlemie i wygranie choć jednej rundy to dość spory sukces jak dla mnie i 7-5 w trzecim secie wygrałem i po bardzo zaciętym meczu i się bardzo z tego cieszę, szczególnie, że to nowe otoczenie dla mnie, paru sędziów na meczu, ballboye, zmiana piłek jak w seniorskich meczach i cieszę się, że udało mi się przystosować dość szybko do tego i wygrać mecz. Powiedz, bo kilka słów, jak się stało, że masz partnera w tej grze deblowej z Warszawy, jak w ogóle ta twoja, jak to się stało, że znalazłeś się w ogóle na tym turnieju, ta droga do turnieju Australii? No z Kacprem Żukiem graliśmy, tak, miał długą przerwę i właśnie po tej jego przerwie spowodowanej kontuzją zaczęliśmy grać ze sobą turnieje deblowe. No i dobrze nam się grało i po prostu zaczęliśmy wygrywać sporo meczy i gramy cały czas ze sobą i myślę, że oby jak najdłużej ta para przetrwała. Teraz najbliższe plany, najbliższe turnieje? W sobotę lecę do Mołdawii na turniej ITF-owski rangi drugiej, a potem pod koniec lutego jeszcze zagram na Litwie. A w Kaliszu, kiedy będziemy mogli Cię zobaczyć na akcji? No, raczej. Zaraz jak będą takie obiekty, pozwolą na organizowanie takich turniejów. Ale na pewno no, będzie zorganizowany. Zresztą w ubiegłym roku też był taki mecz pokazowy w Kaliszu i no, myślę, że w tym sezonie letnim również uda się tego typu przynajmniej raz mecz zorganizować, więc też poinformujemy, wówczas będzie okazja rzeczywiście zobaczyć Piotra na żywo. No, mam nadzieję zagrać w pozostałych trzech turniejach. Mam nadzieję, że jeszcze potrzebuję trochę punktów, aby załapać się do turnieju głównego. Na eliminację jak najbardziej się dostanę, no ale chciałbym jednak zagrać od razu w turnieju głównym. Jak
Ja może dodam, jeśli chodzi o ten wyjazd do Australii, Piotrek był tam. Piotrek był w Australii 3 tygodnie praktycznie, ponieważ jest trochę trudna aklimatyzacja, to wcześniej grali turniej w Traralgon, to jest około 200 km od Melbourne, to była jedynka też ITF-owska, gdzie praktycznie cała czołówka grała, ponieważ wszyscy, którzy grali w Wielkim Szlemie, grali w tym turnieju. No i tam wygrali turniej deblowy cały. Między innymi w ćwierćfinale ograli finalistów z Australii, Rickla i Kleina w super tiebreaku. A dodam, że właśnie ci zawodnicy w finale Australii przegrali 12-10 w super tiebreaku z Australijczykami. Także tu naprawdę to, że to był ćwierćfinał, a nie było wyżej, no to decydują niuanse i to wcale nie znaczy, że oni byli słabsi od tej czy innej pary, prawda? No i jeszcze trzeba, bo my tak oglądamy sobie w telewizji te mecze i czasami nam się wydaje, dlaczego oni nie mają siły, dlaczego się tak męczą. No trzeba zwrócić uwagę, że pierwszy turniej, na przykład w Traralgon, to pierwszy mecz singlowy, on grał w temperaturze 38 stopni, gdzie, jak pamiętamy, zeszłego lata, jak w Polsce było 35 stopni, to mówili w telewizji, żeby nie wychodzić na dwór, żeby pozostać w domu, a oni muszą w takich temperaturach grać. W Melbourne było już lepiej, bo trochę padał deszcz i ta temperatura była później w granicach 20 paru do 30 stopni, także było przyjemniej. A jeśli chodzi o całą drogę do tego Wielkiego Szlema, no to droga jest bardzo ciężka, bo żeby tam zagrać, trzeba mieć ranking odpowiedni. A żeby mieć ranking, no to trzeba uzbierać tych punktów przez cały rok na tyle, żeby się tam załapać. Wiadomo, że tam chce jechać, tam chcą grać praktycznie wszyscy z czołówki. Pan tak, ten turniej i ostatnie właśnie te wszystkie wydarzenia, panowie chyba sprawiają, że ten w Kaliszu znowu się robi o tenisie ziemnym głośno, bo po tych kilku latach, kiedy ten tenis ziemny gdzieś był, to czuję się, że to jest ten moment, kiedy można właśnie te sukcesy, te twoje przekuć na większe zainteresowanie tenisem ziemnym tutaj w Kaliszu, kibiców, władze miasta i tak dalej. Czujecie, że to jest taki moment, kiedy trzeba wykorzystać to? Czujecie w ogóle, że rośnie boom na tenisa po sukcesach? Mamy nadzieję, że zainteresowanie tenisem wzrośnie, ponieważ tak jak tu, na początku puściliśmy płytę sprzed 10 lat, Piotrek jest w czołówce europejskiej, światowej praktycznie od 6 lat. Od momentu, jak zaczął grać w turniejach rangi Tennis Europe, gdzie gra cała europejska czołówka i również i część światowej, od 12 roku życia zawsze plasował się w pierwszej 20 na świecie. No i powiem, że nie było za bardzo zainteresowania. Fakt, że my też nie zabiegaliśmy o to, żeby było zainteresowanie naszymi wynikami w Kaliszu i tak dalej. No ale mimo sukces, to nie jest tak, że nagle ten powstał sukces. On praktycznie od 6 lat regularnie wygrywa turnieje w całej Europie i odnosi sukcesy. Natomiast no, nikt tego za bardzo nie widział. To na pewno jako sekcja właśnie tenisa PKS-u chcemy, no, jak mamy wykorzystać i rzeczywiście, żeby również bardzo się cieszymy, że Piotr zadeklarował się, że również będzie przynależał do tej sekcji. Oczywiście na razie przynajmniej nie jako zawodnik, natomiast no, tutaj jakby ten pokład doświadczeń jest zagrony. No i właśnie Tomek, który warto podkreślać, że jest od początku kariery trenerem, tak? I Piotrka pierwszym trenerem, więc on go tutaj prowadził, no i będzie tym szefem wyszkolenia, więc bardzo my liczymy, że to właśnie doświadczenie też się przekuje na rzeczywiście ten rozwój tenisa też wyczynowego w Kaliszu, ponieważ no, tenis amatorski w Kaliszu od wielu lat funkcjonuje no, też na wysokim poziomie. To warto powiedzieć już w tej chwili, w zeszłym roku, tylko jeżeli chodzi o mistrzostwa amatorskie, mieliśmy blisko 60 uczestników, więc to nie tak, że jesteśmy zupełnie jakąś czarną plamą na
na mapie tutaj tenisowej, natomiast chcielibyśmy rzeczywiście całościowo bardziej, żeby ten tenis również wyczynowy zaczął być w Kaliszu dostrzegany. No i tu rzeczywiście pięknie się składa, że te sukcesy Piotrka. No właśnie, panowie powiedzcie, nie wiem, czy tutaj przedstawiciele klubu, czy tutaj trener, czy już jakieś konkrety w sensie naboru młodzieży, czy już gdzieś jakiś harmonogram tych zajęć, tego naboru, kto, kiedy mógłby się gdzieś zgłaszać? Tak naprawdę oficjalnie od tego jeszcze w sekundę na techniczną. Oficjalnie od 1 lutego ogłosiliśmy jako sekcja tenisa ziemnego Kaliskiego Klubu Sportowego nabór do wszystkich grup wiekowych, jeśli chodzi o tenis ziemny. Zależy nam oczywiście na tym, żeby wreszcie Kalisz nie był taką czarną plamą na mapie Polski, jeśli chodzi o tenis wyczynowy, bo podobnie jak Piotrek, wcześniej może nie, aż nie osiągali takich sukcesów, pojawiali się pojedynczy zawodnicy, którzy wywodzili się z Kalisza, ale w związku z tym, że nie było w Kaliszu bazy, nie było w Kaliszu struktur, oni z reguły nie byli zawodnikami wiązanymi z Kaliszem. Wobec tego jest ogłoszony nabór. Zapraszamy dzieci zarówno w wieku przedszkolnym, jak i w wieku szkoły podstawowej, w wieku gimnazjalnym. Oczywiście nie nastawiamy się tylko i wyłącznie na to, że będziemy szkolić tylko zawodników, więc zaczynamy powiedzmy tylko z dziećmi od 6 roku życia. Chcemy, aby wszyscy chętni mogli trenować tenisa. Oczywiście będzie wszystko tutaj uzależnione w zależności od tego, na co się nastawiamy w danych grupach, częstotliwość zajęć, to jak będą prowadzone treningi, wszystko to będzie uzależnione. Dla nas jest najważniejsze, żeby wreszcie działał w Kaliszu w pełni profesjonalny klub tenisowy. Jeśli chodzi o bazę, to tylko tu Tu jeśli chodzi o bazę, będziemy na pewno w porozumieniu z Kaliskim Towarzystwem Tenisowym posiłkować się kortami na Kalisji. Myślę, że będziemy również korzystać z kortu na Majkowie. Na początek to musi nam wystarczyć. A propos sekcji, jeszcze pozwolę sobie o jednej rzeczy powiedzieć. W tym roku już w zasadzie decyzja jest i zaczynamy właśnie przygotowania dzieci do lat 10 do tak zwanej talentiady. Jest to coś, czego tutaj jeszcze nigdy z Kalisza drużyna nie reprezentowała właśnie w tych rozgrywkach. Są to rozgrywki ogólnopolskie prowadzone tutaj przez Polski Związek Tenisowy i to też jest taka dla nas jeden z tych takich pierwszych wyzwań stojących tu przed sekcją. Oczywiście to nie chodzi o to, żeby w pierwszym roku już tutaj sięgać po puchary, bo tam będą startowały dzieci, które już po 2-3 razy w tej talentiadzie startują. Natomiast no bardzo też liczymy, żeby tak nie tylko tu w Kaliszu, żeby to nie chodzi tylko, żeby tutaj w Kaliszu grać i się uczyć, ale żeby rzeczywiście ci najmłodsi, którzy no być może część z nich potem pójdzie ścieżką, no oby Piotka na przykład, też miała te doświadczenia w najmłodszych latach grania też poza Kaliszem takich turniejach czy imprezach, bo to taka jest bardziej impreza większa, jak właśnie talentiada. Tu zresztą Piotrek kilkukrotnie tak w tej talentiadzie uczestniczył z sukcesami też, więc... Tak, no trzeba mieć świadomość faktu, że musi przez sito trenerskie przejść 200, 300, czasami 400 zawodników, żeby wreszcie znaleźć kogoś takiego jak Piotrek, jak Agnieszka Radwańska, kogoś z potencjałem, kto chce i może pracować i zajść daleko. To pewnie powinien powiedzieć trener, ale korzystając z tego, że mikrofony są po mojej stronie. Panowie mają przetartą ścieżkę po prostu, mają wydeptaną ścieżkę, oni wiedzą jak to robić. Także to sito, o którym tu kolega wspomniał, już jest. Teraz tylko trzeba próbować z niego skorzystać. Jeszcze nawiązując do tego, co Michał wcześniej powiedział, ja bym chciał wyjaśnić wątpliwości, które na forach internetowych się pojawiły. Piotrek rzeczywiście gra na licencji
klubu AZS Poznań. To jest jasne. No, nie mógł grać na KKS-u, którego nie było, tak? Warto dodać, że zdobył Mistrzostwa Polski też w zeszłym roku właśnie. Natomiast to nie przeszkadza w byciu członkiem sekcji, tak jak informowaliśmy. Piotrek jeszcze przed wyjazdem do Australii podpisywał taką symbolicznym numerem 1 deklarację przynależności do naszej sekcji. I tutaj w przeciwieństwie do Angeliki Kerber sprawa nie jest zamknięta, gdzie będzie grał w przyszłości, tak? I dla kogo?